Następna stacja szwedzka. Stacja szwedzka. Czy schody ruchome już działają? Regulamin, dobra, te zdjęcie to mam akurat w wersji w PDF-ie. Czujesz? Tak. Ale to jeszcze nie jest zapach prawdziwego metra, taki, wiesz, taki, nie, wiesz. To jest zapach betonu, to znaczy, no, właśnie. A to tak będzie, to taki beton? Chyba tak. Tak, przecież już jest gotowe. No. Te szpacje są wykonane też trochę inaczej. No wiem. Taniej na przykład. Nie spoileruj. Ja idę tam. O, ta dacza. Wydaje się, że są jakieś nieco inne modele biletomatów. Mi się wydaje, że to jest trochę inne. Wejściówkę inaczej wkładasz. Inny jest zlot. I masz zobacz miejsce na kod QR do biletów na... O! Może się przymierzają do wyeliminowania zupełnie wejściówek, skoro już nadają. No to rzeczywiście, biletomaty są też inne. Bo się świecą na zielono. Gotowe do akcji i do boju. O. Działają? Gitara siema! Pięści ludzi, którzy korzystają z tych schodów. Stacja szwedzka. Drzwi otwierają się z lewej strony. Ty, za ile przyjedzie pociąg? Tak właśnie, mi się to coś nie podoba. Powinni zrobić zwiedzenie tunelu kiedyś. Na pewno będzie. Ale nie jest... Ale wydaje mi się, że jest więcej miejsca, jak tutaj się idzie tutaj, niż na Świętokrzyskiej. Tak. Bardzo możliwe. A Świętokrzyska jest wyjątkowo wąska, jednak ta metra w sposób budowlany jest zupełnie gotowa. Ale nie wiem, czy coś ci tutaj nie pasuje. Takie trochę symetrię mi to zaburza. O, reklamy są od razu już montowane. Reklamodawcy. No. Widać, że jest gotowy. A co sądzisz o wystroju? Taki trochę zimny. Jak mam być szczery, ale nie dziwię się, bo tutaj i tak mało to dojdzie. O, właśnie, to są te nowe. Kiedy mówiłeś o cegłach, to... Cegły mają być gdzieś na górze, może po drugiej stronie. Gotowe. Trzy na jedną stronę toru reklamki. Trzy na jedną stronę? Tak. Przejdziemy, tyle ci powiem. Ale ogólnie... O, podwójne schody. Do zajezdni to bardzo podwójne schody, ale...
Ale w ogóle zauważyłeś, ile jest, jak mało jest wyjść? Są tylko trzy wyjścia na powierzchnię. I parę wind. To jest bardzo mała stacja. Nie. Tak, mieliśmy już taką jedną stację. Jak ona się nazywała? Kopernik. To jest stacja dla zajezdni, bym powiedział szczerze. No ale no zobacz, no. Tylko teraz kto będzie dojeżdżać do tego? Nie mają jeszcze wejścia na twoją windę. Taki beton. Ja powiem ci szczerze, że nie widziałem, że aż tak bardzo jest ta stacja mała. Ja widziałem, że ona jest mała, ale że aż tak. Ale to wszystkie te mają być takie, czy... Nie, już kolejne są trochę większe. Whoa.